Witajcie, nazywam się Michał Czeka i dziś odpowiemy sobie w tej krótkiej prezentacji na pytanie, czym jest państwo? Jakie są prawa i obowiązki państw i jak w ogóle założyć państwo? No to zaczniemy od prostej definicji Wikipedii. Państwo jest to forma organizacji społeczeństwa mająca na celu stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium i mająca zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Te terminy dwa są specjalnie pogrubione. Okazuje się, że artykuł 1 konwencji Montevideo z 1933 roku pokazuje nam prawa, cztery takie punkty, kiedy państwo może być państwem. I musimy mieć stałą populację, określone terytorium, rząd oraz zdolność do nawiązywania stosunków z innymi państwami. Zauważmy, że trzy z czterech tych czynników dotyczą stricte ludzi. Natomiast określone terytorium mamy ograniczone zgodnie z punktem B. Dodatkowo, aczkolwiek bardzo ważne elementy prawne, to państwo zostało zgłoszone za milczącą zgodą swojego państwa macierzystego. Nie narusza integralności terytorialnej. Nie zostało zdobyte przy użyciu siły. Bardzo ważny punkt. Nie z zamachem stanu oraz na wskazanym terytorium nie istnieje żadne inne roszczenie wzajemne. No to gdzie to terytorium? Gdzie mamy szukać tego terytorium, które jest tak zwaną ziemią niczyją, czyli z łacińskiego terra nullis, ziemia niczyja. No to szukamy. Może Antarktyda. Okazuje się, że do Antarktydy roszczą sobie prawa pewne państwa, mianowicie Australia, Nowa Zelandia, Chile, Argentyna, Wielka Brytania, Norwegia i Francja. Jednak układ antarktyczny zamroził te roszczenia do 2041 roku. A tak zwana ziemia Mali Bird, bardzo duży kawałek Argentyny, no nikt sobie nie rości do nich praw. Natomiast ze względu no, na temperaturę, pokrycie lodem oraz tak zwany wulkanizm podlodowcowy, no ciężko by było tam założyć państwo, jeżeli w każdej chwili może no, wybuchnąć nam wulkan pod nogami. No to przejdźmy w inną skrajność temperaturową. Afryka między Egiptem i Sudanem. Ten trójkąt, który widzicie po prawej stronie, roszczą sobie do niego prawa Egipt i Sudan, lata 1899-1902. Egipt i Sudan uważają inaczej, dlatego jest roszczenie do tego terenu. Jednak ten środkowy obszar, tak zwany Bertawil, powyżej 2000 km2, no nikt nie rości sobie do niego praw. Jednak pustynny klimat, temperatura oraz sytuacja, jak tam panuje, znów no, nie bardzo tam zakładać państwo. Dlatego skupmy się na Dolinie Dunaju, mianowicie obszarze między Chorwacją i Serbią. Chorwację i Serbię rozgranicza Dunaj i te żółte punkty, które widzicie na tu zaznaczone, rości sobie do nich prawa Chorwacja. Uważa, że granice powinny przebiegać przed zmianą biegu rzeki Dunaj. Natomiast Serbia jest ok z obecnymi granicami, czyli z tym, tak jak płynie Dunaj. Jednak w wyniku skracania biegu rzeki Dunaj powstały trzy obszary, które są do nikogo nieprzynależne, no i spełniają te warunki ziemi terra nullis. To jest mapa historyczna, jak wyglądał Dunaj wcześniej, czyli ta rzeka została skracana ze względów transportowych, bo co ciekawe, Dunaj jest silnie transportową rzeką w Europie. Oto kolejna mapa historyczna pokazująca, jak ten Dunaj wyglądał wcześniej. Oto ten nasz obszar, na którym się skupimy, czyli ten kawałek lesistego terytorium. Mamy Dunaj po prawej stronie, jak patrzymy na tą mapę. Ale teraz zastanówmy się nad jednym z kryteriów Montevideo. Widzimy, że tego obszaru nie ma na mapie katastralnej Serbii. Jest ok. Nie ma go również na mapie katastralnej Chorwacji. I co ciekawe, nie ma go również na innych mapach. No to mamy swoje określone terytorium, 7 km2, mamy określony obszar. Co ciekawe, ten obszar nie jest tak mały, ponieważ jest 3 razy większy niż Monako i 10 razy większy niż Watykan. No to co, mamy obszar, to zaczynamy tworzyć to państwo. Tworzymy flagę, herb i hymn. Flaga może odzwierciedlać nasze wartości, tak jak w tym przypadku libertarianizm. Czyli żółty jest to wolny rynek, czarny jest to minimalizm rządu w gospodarce. Niebieski to rzeka Dunaj. Jesteśmy wolnościowcami, dlatego dodamy orła. Jesteśmy bardzo pozytywni, dlatego jest słońce. Oraz drzewo dobrobytu, ponieważ robimy biznes. 13 kwietnia 2015 roku została proklamowana Wolna Republika Liberlandu w dzień urodzin Thomasa Jeffersona.
Oto pamiątkowe zdjęcie z tego czasu, Wita Wlaka oraz obecny prezydent Wit Jedliczka. Motto: żyj i pozwól żyć innym. Zasada nieagresji. Oto ten obszar: Liberland, Chorwacja, Serbia. Chorwacja jest po wschodniej części rzeki Dunaj ze względu na kierunek biegu rzeki Dunaj. Natomiast Serbia po zachodniej. Na mapie widzimy to na odwrót. Konstytucja. No skoro państwo, to musimy stworzyć konstytucję, czyli podstawowy dokument prawny, który mówi nam o ustroju politycznym danego państwa. Czyli tworzymy konstytucję. Tworzymy e-rezydencję, czyli pierwszy krok tak naprawdę do obywatelstwa. Podobna, z którą mogliście się spotkać w Estonii. Obywatelstwo, czyli musimy stworzyć kryteria, kiedy kto może stać się obywatelem danego państwa. Mamy certyfikat obywatelstwa. Paszport. Dokument identyfikacyjny i podróżny zarazem. Tworzymy paszport. Rząd. Rząd muszą tworzyć, kolejne kryterium Montevideo, rząd. Muszą go tworzyć ludzie z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem po to, żeby móc otwierać drzwi, móc rozmawiać z innymi państwami. Mamy prezydenta, wiceprezydenta, sekretarza stanu, ministra do spraw zagranicznych i ministra finansów. Cztery ministerstwa, żeby nie rozszerzać biurokracji. Populacja. Kolejne kryterium Montevideo. Powyżej 700 tysięcy ludzi chcących stać się obywatelami. Pamiątkowe zdjęcie z przekroczenia granicy z Chorwacją, z otwarcia, przepraszam. Rocznica Liberlandu, która odbywa się, pamiątkowe też zdjęcie. Waluta. Pytanie, czy państwo musi mieć walutę? Okazuje się, że nie musi mieć, ale może swoje rezerwy od początku istnienia przechowywać w Bitcoinie. A dzięki technologii blockchain, dzięki której wszyscy tak naprawdę się tu spotkaliśmy, może być udziałowcem danego państwa, czyli otrzymać coś w zamian za to, że płaci się dobrowolne podatki. Dyplomacja, otwieranie drzwi. Prawie 100 biur reprezentacyjnych na całym świecie, czyli rozpoczynamy tak naprawdę otwieranie drzwi z krajami. Parlament Europejski, przedstawiciele Liberlandu, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, prezydent Wit Jedliczka. Kongres i Senat Stanów Zjednoczonych, kongresmeni i oraz przedstawiciele rządu Liberland. Trump Hotel i dyplomacja byłego prezydenta Donalda Trumpa. Somaliland, sekretarz stanu Tariq Abbasi, Wit, przedstawiciele Somalilandu. Aczkolwiek tu jest ciekawa odpowiedź na pytanie, czy państwo musi być uznane, żeby być w ogóle państwem. Co ciekawe, nie musi być, ponieważ Somaliland przez 31 lat działał jako nieuznany organ państwowy i stanowił pełnoprawną państwowość. Spotkanie z prezydentem Chorwacji i znaczne ocieplenie stosunków z Chorwacją. Salwador, z pewnością wielu wam znany dzięki technologii blockchain. Oto minister ekonomii, ta pani, spotkanie, czyli w Salwadorze. No i oczywiście spotkanie w biurze prezydenta pana Bukele i przekazanie bitcoinów na cele charytatywne w czasie ogłoszenia Bitcoin City. Otwieramy drzwi w Salwadorze. Brock Pierce w Waszyngtonie, czyli udostępnił nam Pierce School Lofts, jeden ze swoich budynków jako otwarte rok temu biuro reprezentacyjne w Waszyngtonie. Bardzo znany obywatel Ron Paul, jego raport wolności, obywatel Liberlandu. United Nations, nagroda za wyjątkowe Liberland Aid Foundation oraz Liberland, działania humanitarne. Kolejne pamiątkowe zdjęcia z United Nations w Nowym Jorku. ALEC. Bardzo wpływowa organizacja działająca na rzecz wolnego rynku i minimalizmu rządu w gospodarce i Order of Merit. Pani Lisa Nelson, bardzo wpływowa organizacja, to przykład orderu za wyjątkowe odznaczenia, można tak powiedzieć. Państwo powinno mieć coś takiego. Indie, reprezentant Indii, reprezentka Georgii, przedstawiciele Indii, oczywiście Wit. Szczęście. Chciałbym tu bardzo poruszyć ważny aspekt szczęścia i odwołam się w tym momencie do cytatu Thomasa Jeffersona, który mówił: wierzę w szczęście i odkryłem, że im częściej pracuję, tym mam go więcej. Dlatego chciałbym przedstawić państwu wyjątkowy przykład dyplomacji ze światem superbohaterów i światem fikcyjnym. Oto generał ANCAP. Generał ANCAP
broni wolności. I zawsze tam, gdzie jest zagrożona wolność, przybywa, żeby jej chronić. Generał ANCAP pochodzi z Liberland. Tak, tego między Chorwacją i Serbią. A gdy skończy swoją pracę i zrzuci maskę, wraca na swoje prestiżowe stanowisko prezydenta Argentyny Javiera Milei. Oto spotkanie, świętowanie objęcia prezydentury przez pana Javiera Milei. Oto spotkanie niedawne z Elonem Muskiem. Oto podpisanie Memorandum of Understanding z Partido Libertario, partią Javiera Milei. To akurat było jeszcze przed objęciem prezydentury. Oto spotkanie z kongresmenem panem Nicolasem Emmą, który zastąpił pana Javiera Milei w kongresie. Oto jest właśnie ten pan. Kolejne spotkanie, przedstawiciel Salwadoru. Oto huczne świętowanie z Partido Libertario w Argentynie po objęciu prezydentury. Kolejne otwieranie drzwi w Nigerii i w Watykanie. Sekretarz stanu Tariq Abbasi. Gucci Peace Prize, Manila, odpowiednik Nagrody Nobla. Steve Forbes, znów Order of Merit dla Steve'a Forbesa. Działalność Liberland Aid Foundation. Bardzo ważna w działalności państwowej jest właśnie działalność humanitarna. To są kontenery żywności dla Haiti. Pomoc siostrom w Brazylii. Kolejna działalność charytatywna. DR Dominica Republic. To są dwie rzeczy. Memorandum of Understanding z Dominica Republic oraz przekazanie ambulansu dla szpitala w Dominica Republic oraz przedstawiciele Liberlandu. Metaverse może pełnić funkcję wyjątkowo atrakcyjną dla inwestorów, którzy zobaczą jeden do jeden, jak wygląda ziemia, jak wygląda land, który chcą zainwestować. I taki też zaprojektowało Zahada Hadid, architekt, top 10 studiów na całym świecie. Element fun, czyli element rozrywki, Liberland Yacht House dla obywateli, na którym mogą odbywać się no, huczne zabawy, można go wynajmować. Oczywiście pierwszy ślub, szkółka sztuk walki. Settlement, osadnictwo, jedno z kryteriów Montevideo, czyli zaczynamy budować. Oto pamiątkowe zdjęcia z przewożenia przez Dunaj paneli słonecznych, pierwszych domków i budujemy. Jednak blockchain, gdzie ten blockchain? Spotkaliśmy się tutaj, żeby rozmawiać o blockchain, gdzie można wykorzystać technologię blockchain w państwie. Otóż demokracja bezpośrednia. Będąc obywatelem, możesz ty głosować bezpośrednio na ustawy lub jeżeli nie chcesz, możesz wykorzystać demokrację reprezentatywną, żeby powierzyć swoje głosy kongresmenowi, żeby to on na ciebie co 3 miesiące głosował. Ponieważ wybory odbywają się co 3 miesiące, a jeżeli ten kongresmen nie jest okej, to zabieracie mu głosy i dajecie komuś innemu albo czekacie na 3 miesiące, aż będą kolejne wybory. Obecnie mamy to co 5-6 lat wybory i ktoś ma ciepłą posadkę, prawda? Obywatelstwo, czyli zmeczowanie obywatelstwa, paszportu, oczywiście też na blockchain. Firmy na blockchain, sądownictwo na blockchain, gdzie sędziowie konstytucyjni mogą być konkurencyjni. Wasz spór może rozwiązywać sędzia, który da tak naprawdę lepszą stawkę. Budżet na blockchain. Kongres może decydować budżetem, ale senatowi może się to nie spodobać i zawetuje. Rejestracje gruntów, pojazdów, NFTs, RWA, to przecież może być wszystko na blockchain. Chciałbym zaprosić was, już kończąc, do filmu Rose Island, do filmu na faktach, gdzie włoski inżynier zbudował platformę na wodach terytorialnych włoskich i ogłosił ją państwem. Świetny film, jednak dlaczego i po co to wszystko robimy? Chciałbym odwołać się tu do teorii sprzeczności Elona Muska, który zakłada z góry, że wszystko nam się nie uda. Dlatego i prędzej czy później rozjedzie was walec. Dlatego mówi, że wszystko to, co robicie, musi być dla was niezwykle ważne w swojej biografii. Dlatego chciałbym życzyć wam, żeby wszystko to, co robicie, było dla was niezwykle ważne. Dziękuję.